Chodź. No wygląda jak kucharz bardziej. O, jest koci reniferek. Koci reniferek. To już jest jej za małe, wiesz? W zeszłym roku ona była chudsza. Oho. Pirat jednooki. Koci reniferku. O, to będzie ładne ujęcie. O, to kawałek będzie miała. Sekundkę. Nie, no nawet wygląda, jest, nie jest źle, naładowana bateria. Słuchajcie, bo ja tak nagrywam tego Vlogmasa 2022 po prostu po piorunie. Muszę was podwyższyć. Jesteście w kuchni. Jestem. No, nie przyczepię, bo to on nie złapie. Aha. To jesteście na pudełkach. Ale to nieistotne, bo słuchajcie, ja się popłakałam ze śmiechu. Chcę wam powiedzieć. Popłakałam się ze śmiechu. Bo oglądałam Vlogmasusa z 2016 roku i powiem wam, że tam tak, nagrywane taką kamerą, która dawała takie zbliżenie, że ledwo się w ten telewizor mieściłam. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, te moje, jak ja słucham tych swoich tekstów po prostu, jak ja tam tak mówię, tak normalnie, tak vlog i tak ten, to w ogóle dobrze, że ja tego tak nie oglądam. No wzruszające tak. A to miniaturki, które robiła Dorota. A to od widzów rzeczy, które dostałam i do tej pory pamiętam w ogóle, że to dostałam i to gdzieś jest. A to, o matko, ta bluzka już ma tyle lat. No, a poduszka, A kocyk. O, kocyk jeszcze do tej pory jest wyprany i już może mniej używany, bo wiadomo, no już to 7 rok. Ale po prostu rewelacyjnie. A naprawdę, rewelacyjnie. I tak mówię, a może nie będę nagrywała tych vlogów czy coś. I tak mi się zrobiło przyjemnie, wspominając tego starego Vlogmasa, że mówię, kurczę, trzeba coś usiąść i nagrać. No, będziemy siadać i nagrywać, bo to naprawdę. A w ogóle to się popłakałam ze śmiechu jeszcze. Bo Dorota mówi tak, bo Dorota hoduje ptaszki. Znaczy nie, że hoduje ptaszki typu kanarki, bo to nie tak wygląda, tylko ona po prostu karmnik i jakieś tam ziarenka i te ptaszki. I ptaszki. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Ja powiem, że to jestem. Nie ptaszka. I ten. I mówi tak, a propos wiaderka, bo tam jakieś wiaderko na Vlogmasie było. Nie, ja sobie dotknę. Mhm. I tak a propos wiaderka. Mówi, a kupiłam ziarna ptaszkom, nie? A ja mówię, no ja miałam jechać do hurtowni, bo tam jest jakaś hurtownia wiaderek z karmą ptaszków, nie? A Dorota mówi, kiedy byśmy tam pojechały, coś tam, i w sumie ma rację, no nie? A ja mówię, no ale no byśmy pojechały, a ona, to ptaszki by zdechły. Nie? A ja mówię, tak, jasne, wszystkie ptaszki by cię wyzdychały z tego 100-milowego lasu po prostu. Jak nic, bo by nie było wiaderka tych. I tak się uśmiałyśmy, że ja nie wiem, która jest w nocy. Teraz już. 23:20 w zasadzie no. Nie jest tak aż późno. Jak na nas to jest zupełnie spoko. Ale powiem, że się tak uśmiałam, jak oglądałam ten Vlogmasus z tego 16 roku. Boże, to w brązowych włosach. Dorota robiła wstęp do tego Vlogmasa. No, to były pierwsze moje podrygi. Tak pierwsze podrygi, no. To i już była taka współpraca kanałowa. No, i ten, i w ogóle, i takie głupoty opowiadam, to naprawdę jest słuszne nie oglądać swoich starych filmów. To jest jakiś dramat. W ogóle to ja was przepraszam za światło, bo ja tak siedzę w tej kuchni i tak to jest takie światło, wiecie, no. Tam coś mryga, coś nie mryga. Nieważne, ale mówię, usiądę i pogadam. I mówię, będę nagrywała tego Vlogmasusa. Nie, że codziennie, bo pewnie nie. Albo nie ma nic takiego ciekawego typu, no jak coś przyjdzie, pokażę wam karty, które przyszły, tam takie rzeczy poopowiadam. Ale nagrywam, bo mi się zrobiło sentymentalnie. Poryczałam się po prostu z sentymentu, ze wszystkiego. I mówię, kotek, o, ja mówię, o kotek, o Dziunia, o już dupkę tak pchała. Tak samo na kamerę. Na kamerę włazi, tak, cały kot. Także wam powiem, że tak się Dziunia sentymentalnie zrobiło. Czyli będziemy nagrywać. Zaczniemy od soboty puszczać co jakiś czas. To właściwie to witam was w drugim vlogu. Kamera mi się wyłącza. I siebie nie widzę. Witam was w drugim vlogu. Nieważne, że dzień wcześniej, ale po kawałku będziemy nagrywać. Czas na kisiel nadejszła, pora kiślowa, więc będziemy kiślować, ale mówię, tak się sentymentalnie poryczałam.
ze śmiechu i z sentymentu i jeszcze ptaszki. Tak. Ptaszki ze stumilowego lasu na pewno wyginą, bo nie ma wiaderka z ziarenkami. Także wiecie jak jest. Jesteś wróżka? Wróżka musi mieć las i ptaszki. Tak. Jabłko i cięcia. Jak to było w Shreku? No to nasz ptaszek pękł. Nie będę pisała. A to jest normalny stan poprogramowy, prawda? Żeby ze śmiechu się posikać. Ja przepraszam, brak makijażu, brak czegokolwiek, w ogóle piżama, ale nieważne. Ważne, że vlogmasus. Ma miejsce. Jeszcze się nie przyzwyczajasz do tej kamery, tu patrzymy. No, właśnie muszę tak, z boku. Z boku. Gwiazda, podlać gwiazdę musimy pokazać, bo jeszcze nie była widoczna gwiazda, bo Dorota oczywiście dba o jakieś takie rzeczy, o które ja nie będę dbała, bo nie ten, że mamy gwiazdę. To się jakoś nazywa, nie? Jak to się nazywa? Poprawnie. Ogólnie gwiazdę Bethlehem, a później... Nie porcencja, nie. Poisencja. Poisencja. A jak odtrucizna. Poison. Także mamy, no i te ptaszki tutaj Dorota hoduje, wszystkie. No, wiecie, że stumilowy las był u Rumcajsa, ale to już wam mówię kontekst. Na mnie zawsze mówili Cypisek, a na mojego tatę mówili Rumcajs. Tak jakoś takie przezwiska. I teraz stumilowy las i te zdychające ptaszki, ja się poryczałam na schodach, mało z tych schodów nie spadłam. No po prostu było zabawne. No bo sama powiedz, kiedy? My zawsze mamy... Tak, no ja nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy, ale... Zanim dojedziemy, to nam ptaszki padną. Wszystkie z tego lasu, na pewno. Dobra, no to słuchajcie, nagrywamy vlogi. I pojechali z tym wszystkim. Czy ta zmywarka była zrobiona? Jest. Zmywarka nie jest zrobiona? Jest. Nie, no wyprana jest, ale ja muszę ją teraz jeszcze, wiecie co zrobić. A wiecie, że mamy światełko w zmywarce. Przepraszam, bo kto wie ten wie, to jest bardzo ważna informacja. Mikrofalowce. Znowu się popłakałam. A czy wiecie co, jak życie ma kontekst, prawda, to takie słowo typu wiecie, że my mamy światełko w zmywarce, może dla niektórych nic nie znaczyć, no, ale, dla niektórych, którzy wiedzą, co mają wiedzieć, przebywają w naszym towarzystwie po prostu, to może znaczyć bardzo dużo. Też była akcja ze światełkiem w zmywarce. Mamy różne akcje. I już normalnie była kłótnia małżeńska. No prawie była kłótnia małżeńska. Czy mi Dorota przytargała tego kiwaczka. Muszę to do... Nie wiem jak to działa, muszę to do auta wsadzić. Tylko, że jak ono stoi w garażu, to i tak się raczej nie naświetli. Albo będę... O, będę im kogutą. To będę mówić, a kiwaczek się będzie kiwał. To ja. Narcyz się nazywa. Dobra, nie, kończ właśnie wstyd oszczędź, bo ja już 7 minut mówię, cały vlogmasus będzie 7-minutowy, no. Pa, pa. Ciemno, zimno, do domu daleko, słuchajcie, muszę zapalić światło. Hej, hej, w nowym dniu. Może to ma sens z tym zapaleniem światełka. Bo chciałam wam pokazać karty, ponieważ przyszło mi bardzo, znaczy bardzo dużo kart jakiś czas temu i teraz jak gdyby jednej talii z taroteki, ale każda ta talia jest troszeczkę różna i chciałam wam właściwie pokazać te różnice tak ku ciekawostku na vlogu. No to co, zaraz się odwracamy i wszystko wam pokazuję, bo jest to ciekawe. No słuchajcie, są to trzy talie właśnie tego Dark Mansion Tarot. I zobaczcie, tu mam taką, poczekajcie, bo tu zdarte, to będzie tak. Tu jest taka najstarsza wersja. Tu jest jakaś nowsza, ją dostałam. Pudełka są te same, ale w środku mamy inaczej. I tu mamy taką większą talię. Dosyć ciekawe, bo... Czekajcie, zobaczcie, że kot się do mnie dobija. Że one się różnią, akurat mówię, jedną kupiłam, drugą dostałam, o widzicie, one się różnią tyłami i tam chyba przy karcie słońca jest jakaś drobna różnica, czego już szukać nie będę. To jest taka starsza wersja, obie mają to satynowe wykończenie,
Ciężko się nagrywa jedną ręką. Czekajcie, może mi się uda was jakoś na jakiś stojak postawić. Takie sprytne urządzenie z TK Maxa. Ale obawiam się, że może nie być na to, poczekajcie, że może nie być na tyle sprytne, żeby to wszystko tak czy siak ogarnąć. O, chociaż no. Dobra, trochę będzie, żebyście nie spadli, to trochę widać stojaka, ale o, będę miała łapki wolne. Zobaczcie, że one się różnią, o, na przykład tym, że ta stara wersja ma czarne brzegi, ta nowsza ma złote i to złoto jest takie fajne, takie trochę inne. No nie, to mamy tu już te dwie talie i ta duża, ona też jest ze złotymi brzegami i właśnie jest w ramach, tak jak ta nowsza, no po prostu są wersje taliowe wersje, o. Tylko no różnica kart, w sensie wielkości jest duża, o. Widzicie? Także takie ciekawostki, a to jest kolekcjonersko, więc ja też jestem wariat. Także tak to wygląda. O. Tak to wygląda. No i tak jak mówię, tutaj mamy złote brzegi, tutaj czarne. To jest ta jakaś tam moja najstarsza talia. Tą dostałam, a ta przyszła mi zupełnie niedawno, bo mówię, jak są duże, a ja uwielbiam te wizerunki, to ja chcę dużą talię. Także tak. I zaraz wam pokażę jeszcze różnice w taliach w słowiańskich legendach. To też taka ciekawostka będzie. No i tu mamy dwie małe talie, ale one są z innego wydania. Pudełka są, a zaliż takie same. Ta jest ta satynowana i tutaj mamy właśnie te czarne brzegi. A tu jest pozłacana i mamy złote. Ta satynowana, ona jak się tasuje, to się trochę klei. Ale zobaczcie, no, wielkościowo są te same, natomiast różnica jest, ta jest lakierowana, a ta nie. Jeżeli chodzi o odbiór, no to ta będzie miała wyraźniejsze kolory, bo no właśnie ten lakier jakby wydobywa, natomiast bardzo ciekawie też ta satynowana wygląda, także też są dwie wersje tego tarota, a to ja ostatnio jestem zachwycona właśnie tymi tarotami z Taroteki, ten słowiański mnie urzekł, był bardzo, bardzo mocno, no a i też sobie dlatego zakupiłam dwie wersje, tą do takiego bardziej już własnego użytku, chociaż stawiałam ją karty na wizji, ale ta mi się lepiej tasuje, ze względu na jej właśnie, że nie czepia się karta do karty, łatwiej mi się wyciąga z talii, więc mogę to szybko pozałatwiać. O, i widzicie takie różnice. I mam jeszcze, no to już bez pudełek, bo one jakby są podobne, wersję małą i wersję dużą tychże kart. To jest może najmniej ulubiona talia, ale też bardzo mi się podoba. Także no, tak ostatnio mi przychodziły różne rzeczy, na raty zamawiałam, ale patrzę jeszcze taka na stronie, jeszcze taka, no kolekcjonersko bardzo, no bo też nie jestem w stanie jednymi łapkami wszystkich kart tarota na raz rozłożyć, ale wiecie, mieć, posiadać, wielbić zawsze można.